Dzień dobry, witam Was w piątek 20 marca 2020 roku i chcę Was zachęcić do tego, abyście sięgnęli po swoje Biblię i otworzyli je dzisiaj na psalmie 127 na wersecie 5. Macie już? On bowiem ukryje mnie w swoim namiocie w dniu niedoli, schowa mnie w głębi swej świątyni, na skałę mnie wyniesie. Otwórzcie też proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i werset 10. Dlatego upodobałem sobie słabości, obelgi, niedostatki, prześladowania i uciski z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, wtedy jestem mocny. Moi drodzy, jakże w dzisiejszym świecie te słowa brzmią niesamowicie. Są tak aktualne. Chcielibyśmy się dziś ukryć w namiocie, który zbudował dla nas Bóg. W namiocie, który otoczył swoją opieką. W namiocie, na którym położył swoją dłoń, tak żeby żadne niebezpieczeństwo, nic złego nas nie dotknęło. Chcemy i dziś my powierzyć się Bogu, bo nic od nas samych nie zależy. Jakkolwiek chcielibyśmy się zabezpieczyć w naszym świecie, w naszych domach, to jeśli Bóg nie będzie się nami opiekował, jeśli Bóg nie roztoczy wokół nas swojej tarczy, nie postawi wokół nas swoich aniołów, to nie jesteśmy w stanie się obronić. Chcę dziś Was, siebie, powierzyć Bogu. Chcę dziś prosić, aby Bóg wziął nas i otoczył swoją mocą, swoim błogosławieństwem, aby poprzez swoje słowo, które zapisał dla nas, posilał nas, abyśmy się wzmacniali i mogli czuć Jego obecność. A nawet wtedy, gdy będziemy czuli się osłabieni, nawet wtedy, gdy gdzieś w naszym sercu zalęgnie się strach, to apostoł mówi, wtedy jesteś mocny. Wtedy jesteś mocny, ponieważ Bóg dodaje ci siły, ponieważ czujesz bardzo blisko Jego obecność, ponieważ czujesz, że On trzyma cię za swoją dłoń i chce cię przeprowadzić. Nie bójcie się dzisiejszego dnia. Powierzcie swoje drogi, swoje sprawy Bogu. Zaproście Go do tego, aby On otoczył Was i Wasze rodziny swoją opieką, aby Wam dziś pobłogosławił, aby się dziś do Was uśmiechnął, abyście mieli kolejny dobry dzień spędzony w Jego bliskości i w Jego obecności. Pomódlcie się ze mną. Łaskawy, dobry Panie nasz i Boże, Tobie dziękujemy za ten kolejny dzień życia, który nam dziś darujesz. Życia, które może teraz jest objęte strachem, ale życia, w którym dajesz nam pewność, pewność Twoich obietnic i Twojego słowa, że Ty jesteś z nami, że Ty wszystko robisz dla naszego dobra, Ty dodajesz nam każdego dnia wiary i sprawiasz, że wszystko to, co przed nami, rozjaśnia się i otwiera na Twoje błogosławieństwo. Przeprowadź nas, Panie, przez ten dzień. Obdarzaj wszystkim swoim pokojem. Spraw, abyśmy wykonali dziś dobrą pracę dla Ciebie. Życzę Wam dobrego dnia. Sięgnijcie po Boże Słowo. Tym Bożym Słowem się posilcie.